Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku amerykańskie muscle cary. W dzisiejszym odcinku prezentujemy same amerykańskie muscle cary. Mamy ich tutaj w tym momencie akurat 4, więc chcielibyśmy zaprezentować je. Na samym początku korwetta, którą widzieliście w poprzednich odcinkach. W tym momencie jest już cała polakierowana. Czekamy tylko i wyłącznie na dokładki, żeby poskładać całą resztę. Więc jesteśmy, można powiedzieć, już na takim finalnym etapie, gdzie tylko sprawdzamy, czy zostały jakieś jeszcze mniejsze elementy do kupienia, co akurat się zazwyczaj zdarza i trzeba zawsze czekać później na takie mniejsze elementy, które wychodzą przy składaniu pojazdu. Właśnie w tym wypadku czekamy jeszcze tylko na kratkę maski, lampę akurat mamy. Czekamy i przyszła nam nawet wczoraj jeszcze jedna kratka wlotowa, jeśli chodzi o tylny błotnik. Poza tym większość elementów jest, ewentualnie jakieś mniejsze odblaski, cały środek wszystko jest, więc myślę, że tutaj nie zajmie jeszcze to dużo czasu, żeby dokończyć akurat ten projekt. Z tego co wiem, tutaj klient jest umówiony na początku, tak jak wspominaliśmy, klient chciał zmieniać kolor. Ustaliliśmy w końcu, został polakierowany na mocny metalik, standardowo czarny, przez co nie trzeba było lakierować każdej wnęki, ale klient tutaj będzie oklejał ten pojazd. Będzie on robiony na satynę, więc dość ciekawy odcień, taki niematowy, więc bardzo ładnie prezentujący się. Jeśli chodzi właśnie o wybór matowego lub satyny, raczej jesteśmy za satyną. Oczywiście zawsze jest to kwestia gustu. Teoretycznie podobne lakiery, ale jednak troszeczkę się różnią. Możecie zobaczyć w tym momencie różnicę mniej więcej, więc gołym okiem ciężko dostrzec, ale ktoś, kto ma wprawne oko i wie mniej więcej, czym się różnią te kolory, to na pewno zauważy, że jest to inny odcień. Idąc dalej, mamy kolejną propozycję ze Stanów Zjednoczonych, której jeszcze chyba nigdy nie pokazywaliśmy. Jest to szósta generacja amerykańskiego klasyka, czyli Forda Mustanga. Jak mogliście widzieć w naszych poprzednich realizacjach, praktycznie jedne z pierwszych, gdzie na pewno zobaczycie generalnie całe różnice między naszymi najnowszymi filmami a starszymi. Pokazywaliśmy właśnie Forda Mustanga w wersji GT. W tym wypadku akurat mamy z silnikiem o pojemności 3,7 litra wolnosący, więc jest to też dość ciekawa jednostka. Mamy jeszcze trzeci egzemplarz, 2,3 litra EcoBoost na biturbo, choć tutaj różnie generalnie chodzi o klientów, kto chce wybierać. Moim zdaniem ten 3,7 jest taki najbardziej optymalny, wiadomo 5,0 to już jest dość mocny silnik i dość ciekawie brzmiący, ale myślę, że 3,7 tutaj akurat z filtrem KN, który został dołożony, naprawdę będzie bardzo fajnie brzmiał oraz jeździł, bo tutaj też jest niemała moc w takim pojeździe. Tak jak widać, mamy rozebrany cały przód, uszkodzenie lekko w lewą stronę. Niestety nie dostaliśmy żadnych części do tego pojazdu, które nadawały się do montażu, przez co ten koszt znacznie wzrósł. Brakowało lusterek, gdzie lusterko to jest około 1200-1300 zł za sztukę. Cały zderzak to też jest kilka tysięcy, maska, błotniki, lampy, więc to wszystko się zbiera. Samochód akurat jest na podstawowej wersji, czyli z małym wyświetlaczem Sync 2 oraz nie ma akurat skór w tym pojeździe, ale jeśli chodzi o zewnętrz, stylistycznie naprawdę bardzo ładnie się prezentuje, jest na ciekawej alufeldze oraz dodatkowo ma dołożoną lotkę z tyłu, więc jest to naprawdę bardzo fajny samochód. Z przebiegiem on jest bodajże 112 tysięcy kilometrów, jest to rocznik 2015. Mniej więcej kosztowo za taki pojazd już na gotowo trzeba liczyć około 65 pod 70 tysięcy. Mówimy oczywiście standardowo o mniejszych uszkodzeniach, gdzie jest naprawdę niewielka naprawa. Tak jak tutaj widać, jest tylko i wyłącznie pociągnięcie kilku elementów, nie trzeba wjeżdżać praktycznie takim samochodem na płytę, więc jest to naprawdę bardzo duża oszczędność, ponieważ tutaj naprawdę spore koszty blacharzy nam odchodzą, więc warto zwracać uwagę na takie samochody. Idąc dalej, kolejny samochód bez kół, który już możecie zobaczyć u nas, czyli lakierujemy felgi w Camaro, pojemność 3,6, rocznik 2016, wersja RS, czyli najbogatsza wersja z pojemności 3,6 litra. Ona jest generalnie w bardzo podobnym wyposażeniu już co Camaro SS. Ten samochód posiada generalnie większość radarów, skórzane fotele
i praktycznie wszystkie elementy, które już posiada Camaro SS, więc jest to naprawdę bardzo ciekawa wersja, stylistycznie też bardzo ładnie wygląda. Klientka była tutaj generalnie sceptycznie nastawiona na kolor, który jest na tym samochodzie. Po przyjeździe, jak była już go oglądnąć niedawno, zobaczyła, jak kolor wygląda na żywo i było widać tylko uśmiech, więc myślę, że jest naprawdę zadowolona, jeśli chodzi o ten egzemplarz. Standardowe kolory zawsze gdzieś, można powiedzieć, zlewają się z innymi pojazdami. Tutaj mamy już taki troszeczkę bardziej żywy ten kolor, ale nie jest przesadzony, czyli nie rzuca się aż tak bardzo w oczy, ale jednak jest to coś innego od standardów, więc tutaj myślę, że bardzo fajna, ciekawa propozycja. Mniej więcej koszta takich pojazdów 2016 Camaro RS 16-17, mniej więcej tutaj trzeba liczyć w okolicach nawet 90 tysięcy złotych, licząc za mało uszkodzony egzemplarz. Akurat ten pojazd był głównie rozebrany, lekkie uszkodzenie z tyłu oraz z przodu, więc wszystko wystarczyło tylko kupić oraz wymienić. Bardzo dużo części w środku było, więc brakowało tylko kilku jakichś mniejszych elementów, na przykład listwa zgarniająca z szyby, na którą aktualnie także czekamy, ponieważ nie możemy jej dostać w Polsce w tym momencie używanej, a także nowej, więc zamówiona jest ze Stanów Zjednoczonych, tak jak większość niektórych części, których nam tutaj brakuje. Więc mniej więcej już kilka dni zostało tylko, tak jak mówimy tutaj, polakierowanie alufelg, zostały przyciemnione tylne szyby i samochód zostanie wydany do klientki. Kolejnym prezentowanym pojazdem będzie to także Camaro, tylko w tym wypadku akurat wersji SS 6,2 litra wolnosące pod maską. Bardzo ciekawa stylistycznie wersja, tutaj została przez nas zmieniona na wersję ZL1. Klient z nami wybrał akurat zamienniki z firmy JGD Attack, bardzo dobrej jakości, jest wymieniony przedni zderzak kompletny oraz dodatkowo mamy założone nowe dokładki progowe. Tutaj wszystko czekamy tylko na kilka elementów wykańczających, tak jak lusterko, na które także czekaliśmy ze Stanów Zjednoczonych. Już do nas przyszło, więc jest lakierowane, tam akurat tamta strona jest tutaj troszeczkę rozebrana. Czekamy jeszcze na znaczek SS, żeby wrzucić także Camaro. Tutaj nadkola są akurat zdjęte jeszcze, będą one zakładane, więc kilka elementów wykańczających. Tak jak widać, tak prezentuje się pojazd właśnie z zamontowanym innym zderzakiem niż oryginalnym. Tutaj jeśli chodzi o wersję standardową SS, ona jest bez tej dokładki, troszeczkę inny ma tutaj grill, ten dolny, ale myślę, że zakładając akurat ten egzemplarz z tej firmy, jest to naprawdę ciekawa propozycja. Jeśli chodzi o całe szczeliny oraz pasowanie, jest według nas w granicach norm. Można powiedzieć, oryginały także w Camaro nie zawsze leżą idealnie, ale tutaj całe te szczeliny możecie sobie sami spojrzeć, według nas są naprawdę ładne, wypośrodkowane oczywiście wszystko jest, nie ma jakichś niedociągnięć, więc naprawdę bardzo fajny egzemplarz, jeśli chodzi o zamiennik. Myślę, że tutaj warto, jeśli ktoś chce przejść na taką wersję, troszeczkę stylistycznie zmienić swój samochód, to polecamy taki alternatywny wybór, jeśli chodzi o firmy, które robią akurat takie zderzaki. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady, zapraszamy do kontaktu, który macie w opisie. A jeśli jesteście ciekawi naszych poprzednich realizacji, zapraszamy do śledzenia naszego kanału YouTube, gdzie pokazujemy wiele samochodów, które można ściągnąć ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Oraz do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!